Tu gdzieś będzie Moskwa. Więc tak, Finlandia. 420 przesyła Finlandia 11 zł i 7 zająć. Groszy. To ja właśnie Finlandia. Kupiłem 20 000 litrów, zatankowałem wszystkie tiry i 10 zbiorników po 1000 litrów, zapłaciłem 110 000 na jednej stacji. O, fajnie. W międzyczasie Francuzi przez Ukrainę wchodzą od dołu. Bez razem dyscypliny z Niemcami. I przesyła 7 zł i 20 groszy. Kolejnego stopa robimy tutaj. Siema, wuja, mam znajomego koło granicy ukraińskiej. Kazachstan się wpierdala. Rosjanie zajęli lotnisko koło granicy Polski. Kazachstan się tu wpierdala. W międzyczasie Turcja. Turcja wjeżdża tutaj. LGBT. GEG0N przesyła 10 zł. Japonia. OGU i ETO ruskie zajęli już Czarnobyl i całą strefę zamkniętą łącznie z elektrownią, a pracownicy elektrowni są jako zakładnicy. OGU i ETO polecam na Twitterze profil Łukasz Bok, żeby być na bieżąco. Oni mają flotę, zaczynają, tu Syberię będą całą zajmować, tutaj jeden batalion. Siema przesyła 7 zł i 20 groszy. Reszta jak tutaj Nikodem lądem? Zareagował, że wojna jest? Zajebiste pytanie. Mongolię trzeba spławić. Oni tutaj mają jedynie dwóch mnichów. Nie można z nimi współpracować. ASD przesyła 6 zł i 95 groszy. Siema ogo i emozecie się teraz no śmiecę, ale taki apel ode mnie jako osoby, która na co dzień zmaga się ze stanami lekowymi. Ludzie, pamiętajcie, że nasz mózg działa w ten sposób, że im więcej w tym siedzicie i im więcej o tym myślicie, tym ciężej wam będzie funkc. Okej. Okay. No, więc ogólnie moim zdaniem... aha, jeszcze jak tutaj Japonia będzie wypływać na ten... Będzie wypływać i podbijać Syberię. To jeszcze przy okazji niech Kim Jong-una tu pierdolną. Po prostu takie, wiecie, takie... taki by the way, nie? Jesteśmy, kurwa... Tu się zatrzymają. Tu sobie podpłyną, pierdolną. Potem chuj w te Chiny. I wracają dalej na Rosję. No. A co z Chinami? No Chiny se tu będą. Chinom trzeba wysłać nowe PlayStation. Niech je krakują. Nimi się nie ten. Albo w razie czego można tutaj poprosić jakiegoś mnicha z Nepalu, żeby poszedł z nimi pogadać. A ci mnichowie są tacy wkurwiający, nie? Więc... no i oczywiście, kurwa, jeszcze wysłać tutaj prośbę do talibów, żeby też się dołączyli. Ich byśmy tu zdesantowali w środku, w górach Ural. Oni w terenie górskim bardzo dobrze sobie radzą. No i oni potem od Uralu by też na Moskwę szli. Izrael? No Izrael. A Izrael, chuj w ten Izrael. Izrael niech sprzedaje nam rzeczy, bo oni lubią pieniądze. No. O. No i to jest, kurwa, ale mam zajebisty plan. Ej, to się może powieść. Afryka? Afryka jest głodna, oni nie mają czasu walczyć. To dużo energii kosztuje. No. Ty, ale to jest plan zajebisty. A USA? No USA się desantuje, zobacz. Tu jest wszystko tutaj. Z USA się desantują i idą też na Moskwę. Od góry. No. Ej, to jest zajebiście. No. A Londyn i Hiszpania? Londynu nie lubimy, bo nie są w Unii Europejskiej. Też ich nie lubimy. Mogą, albo nie, chuj, niech nam statki, niech na Bałtyk nam statki wpierdolą, tutaj, a nie, to kurwa, to nie ma sensu, niech tutaj zapierdolą okręty i też wchodzimy na, ten, o, to oni tu desant zrobią. No, i to jest pomysł. Ale ja to wszystko wymyśliłem, ja pierdolę. Jestem taki mądry. Jestem taki mądry. A Włochy? A Włochy niech gotują żołnierzom ten. To tak inaczej tu zaznaczymy.
Z Włoch będzie jedzenie płynąć. O, tak, o. Czekaj, to jest fast food. Rządzi szybko. Fast food. Fast food i oni będą tu żołnierzy karmić. Makaroni, prosciutto. No. Ej, totalny.